Witam, witam. 25 luty, troszeczkę tam spokojniej na wykresach. Zerkniemy sobie, zobaczymy dzisiaj Bitcoina, Ethereum. Sprawdzimy, co się dzieje. Ułożymy jakieś hipotezy na kolejne dni. Także jedziemy z tematem. Ostatnia analiza techniczna, 23 luty. Tytuł kontrowersyjny, który miał Was zachęcić do wypowiedzenia się w tym temacie, żebyście coś napisali od siebie. Śmiało, nie ma się czego bać. Każdy może się wypowiedzieć, czy na 80% mamy już overhossy, takie już światełko pomarańczowo-czerwone, nawet mówiłem, że pomarańczowe jest dwie analizy temu. Ostatnia analiza, mówiłem, że jest czerwone światło już. Także co Wy o tym myślicie? Czy jednak te cukierkowe, landrynkowe, bombonierkowe wiadomości są takie, żeby nas jeszcze tu wkręcić do zakupów? A tutaj grubasy czy też wieloryby wykorzystają to, żeby jeszcze zrealizować zyski? Wtedy cena zjeżdża jeszcze niżej? Czy jest to tylko szybka korekta i cukierkowo, bombonierkowe wiadomości pchają cenę do góry, tak? Ja się tam wypowiedziałem, że według mnie było zbyt kolorowo, zbyt cukierkowo. Za bardzo słodzone wiadomości i za dużo tych takich słodkich wiadomości. A trzeba tutaj patrzeć na wykres, a nie tylko wprowadzać się tutaj w obłęd tych fajnych wiadomości pięknych, że wszystko super, lecimy na 100, 200 tysięcy czy 500, czy milion. Być może polecimy, ale czy wcześniej nie będzie właśnie taka większa zwała, większa korekta? No i ci, którzy kupywali gdzieś tam wysoko, mają teraz dużą rozkminę, tak? Czy sprzedać na stracie, bo może być niżej, czy po prostu trzymać i jakoś to przeżyć, tak? To było kierowane głównie do takich osób. Dobra, dzięki za pozytywne łapki, dwóch się sprzeciwiło, czyli rozumiem, że oni dalej chcą, że te cukierkowe wiadomości tam pchną tą cenę. Każdy, kto się wypowiedział, też dziękuję Wam za swoje wypowiedzi, jakiekolwiek tam one nie były. Także co? No sprawdzamy. Na wykresie i MJ będzie się tłumaczył, dlaczego taki tytuł, a nie inny. Dlaczego 80% na overhossy? No przecież jest, kurna, wszędzie cukierkowo-landrynkowo. Dlaczego? 5 fal, jakby nie było, wzrostowych do góry mamy już zrobione, tak? Historycznie 2018, pamiętamy, impuls fali pierwszej, 2017, BESSA, czyli korekta na fali drugiej. Po czym kolejny impuls fali pierwszej, korekta na fali drugiej, tak? Także to już się budowało w fali trzeciej, czyli fala trzecia. 1, 2, 3... Nie widać. O, 3, szybkie 4 i piąteczka do góry. I to była właśnie tutaj fala trzecia. Już wyższego rzędu. Szybsza w czasie korekta na fali czwartej. Oczywiście do tej tutaj dużej korekty. Do tej BESSY 2017, tak? 16 352 dolary w cenie u mojego brokera. Jest czwórka. No i piąta fala, która w sobie też posiadała układ pięciofalowy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i taka wyciągnięta piątka do góry i zakończenie piątki. Także dlaczego? Tytuł kontrowersyjny na 80% zakończenie hossy? A no dlatego, że mamy 5 fal i cena już zeszła poniżej korekty układu czwartego, tak? Czyli na fali czwartej cena już tutaj wybiła ten układ, czyli unieważniła, zamknęła, tak? Czyli prawdopodobnie na 80%. Zasada Pareto,
80 do 20, także jeszcze 20% jest nadziei na to, że tu nam się szykuje właściwa korekta na fali czwartej, tak? 20% na to, także ten tytuł nie był taki wyssany z palca, to nie jest jakaś zgadywanka, odliczanka, że ja tu sobie zgaduję, co tu będzie. Wszystkie moje analizy są podparte, czy też wypowiedzi podparte są analizą techniczną. Także czwórka nie bierze udziału w rozgrywce, no i teraz dlatego jest 20% na taką rozkminę. Czy cztery aktualne będzie tu? Jeszcze czeka nas piątka w górę. Wtedy powiezienie nas 63-70 tysięcy. Myślę, że spokojnie. Czy jednak jakiekolwiek podbicie ceny tutaj w górę wykorzysta brutalna podaż po to, żeby zjechać z ceną jeszcze jak najniżej, a przede wszystkim wybić 100%, to jest na czerwono zaznaczone, 100% overbalansu fali drugiej, tak? I wtedy pęka overbalans fali drugiej i co mamy? Mamy układ pięciofalowy zamknięty. Technicznie wszystko by się zgadzało, tak? Czyli dla tych, którzy tu kupowali w euforii na podstawie tych cukierkowych, landrynkowych wiadomości, no to teraz są na stracie i mają dużą rozkminę. Co tutaj z tym zrobić, tak? Czy przeboleć te spadki? No bo kiedyś ta cena przecież tam musi pójść, tak? No bo przecież skoro takie wiadomości, no to ona tam kiedyś tam pójdzie. No i prawdopodobnie tak może być, że kiedyś tam pójdzie, ale kiedy, tak? Te wszystkie wiadomości nie miały w sobie takiej wiadomości, że przed tym wszystkim może przyjść duża korekta. Dłuższa w czasie czy krótsza w czasie, my tego nie wiemy, tak? Także nikt wam tego na pewno tam nie powiedział. Wszędzie były informacje Greenscale, tak jak mówiłem, Greenscale, Tesla, Visa, PayPal, tak? Jeszcze inne duże firmy kupują, jeszcze inne duże zamierzają skupować, czy też kupować Bitcoina, no ale nie było dokładnego terminu i ceny podanego, tak? Kiedy oni mają skupować? Czy oni będą skupowali tam wysoko, żeby tą cenę wyciągnąć jeszcze wyżej? Czy być może oni sobie tutaj ustawiają swoje worki i do tych worków ten Bitcoiny będą wpadały, tak? Takich informacji nie ma. Tak jak powiedziałem, informacje są tylko fajne, piękne, cukrowane. No i myślę, że nie jeden wpadł w obłęd przez ten nadmiar tych takich słodzonych informacji. Dobra. Tyle o tych informacjach, bo ja też się tam troszeczkę wciągnąłem, ale przyznałem się w ostatniej analizie, że jednak się obudziłem, bo nikt mi nie będzie tutaj cukierkował. Zresztą sam polegam na swoich tutaj analizach. Nie chcę wnikać za bardzo w inne analizy, choćby to byli analitycy ze stuletnim doświadczeniem. Tak miałem na szkoleniu, że mam opierać się tylko i wyłącznie na swoich analizach, nie słuchać zbytnio tych takich pięknych informacji, ponieważ pod wpływem tych informacji mogę zmieniać swoje zdanie, tak? A ja nie chcę tego robić. Przyznałem się, trochę się złapałem, ale już jestem z tego obudzony. Dobra. Co my tu mamy? Korekta prowadząca trend spadkowy, tak? Także trend wzrostowy polega tylko na overbalansie korekty fali drugiej. Powiększam, sprawdzamy, tak? Szybkie zejście, pin bar, on nic nie zrobił. Kolejne zejście, próby łapania tutaj, czy też wyciągania ceny, czyli mocne zakupy. Na razie nic to nie dało, tak jak tam wystawiłem screen. Dopóki ta korekta trendu tutaj tego zejścia spadkowego nie zostanie wybita, nadal podaż może tutaj dociskać, dociskać i dociskać. Ok, wiemy dokąd? 100% overbalansu fali drugiej. Tu jest poziom 88,6 fali drugiej.
czyli jeszcze mamy taki zakres dla rozbudowania się korekty na fali czwartej, wtedy właściwej. To jest tylko taka hipoteza, tak? To nie jest na pewno. To jest hipoteza taka jeszcze pozytywna. Negatywną już znacie, tak? 5 fal poszło, zjazd cenowy na niższe półki, zamknięcie układu pięciofalowego, zakończenie cyklu, zakończenie hossy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu i wtedy ja nawet już mogę tutaj wystawić jedynka ze znakiem zapytania jeszcze wyższego rzędu. 24 i kolor jaki wtedy? No powiedzmy, niech to będzie dark blue. Tak? I wtedy dopiero rozpocznie się kolejny cykl, czyli pięciofalowy impuls fali pierwszej, zejście korekcyjne na fali drugiej, no i wtedy dopiero korekta już takiego najwyższego rzędu, fala trzecia, która się będzie rozpoczynała impulsami, korektami, no i wtedy te 100 czy 200 tysięcy, ja bym rozumiał takie zasięgi, tak, po takiej korekcie. Także to jest taki scenariusz bardziej negatywny, zejście o wiele niżej, ale jeszcze sprawdźmy, co by było ze scenariuszem takim w miarę pozytywnym, że tu będzie korekta na fali czwartej. Cena może jeszcze zjeżdżać, ale jeżeli cena by wyszła i wybiła tę korektę, która tutaj ciąży na trendzie spadkowym, czy jest jakaś szansa? Jest cień szansy, że korekta mogłaby tam, czy też podejście mogło być wyższe, z atakiem oczywiście na ten ważny tutaj swing. To już każdy wie i rozumie. Patrzyliście na moje analizy, słuchaliście. Jeżeli ktoś słuchał, to już wie, że ważne będzie wybicie tego ostatniego swingu. Nadal nie jest to jeszcze taka wersja, że na 100% te zejście to był tylko układ na fali czwartej i hulamy w fali piątej. Będzie to prawdopodobieństwo, że zejście fali A bądź fali 4, prawdopodobnie mogłoby tak się wydarzyć, że pojedzie fala piąta, która musiałaby wybić ostatnie ATH, potwierdzić, że to zejście było aktualną korektą ważną na fali czwartej, tak? Tamto zejście wcześniejsze, które braliśmy pod uwagę na fali czwartej, to była tylko korekta w fali trzeciej. Na razie uznajemy, że jest to 4, ponieważ nie wiemy, co tu się może dalej wydarzyć. Także pierwsze co, popyt czy też byki musiałyby rozjechać 100% overbalansu, no i przyłożyć się do rozjechania tutaj ostatniego swingu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nic pewnego. Nadal może być zejście korekcyjne, które przestraszy inwestorów, bądź będzie to zejście korekcyjne o rozbudowanie korekty na fali czwartej, tak? Czyli jeśli uznamy, że tu było tylko zejście na fali A, podejście na fali B, tak? I nadal może być te zejście na fali C4. Mniejsze będzie lepiej widać, o, żeby nie przeskoczyło. Także nadal by to straszyło takim jeszcze zejściem korekcyjnym i wtedy, no już uciekło, i wtedy dopiero atak popytu i rozbudowywanie się fali piątej właściwej, tak? Także takie są wersje, myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Mamy takie scenariusze, tak? Zakończenie hossy, zakończenie układu pięciofalowego bądź rozbudowanie się właściwej korekty na fali czwartej.
Przejdę jeszcze może tutaj na Trading View. Strefa popytu obrony jest tutaj wyznaczona. Skąd ta strefa się wzięła? Nie jest wyssana z palca. Jest to zakres ostatnich minimów do 100%. O tak zrobię. Do 100% fali drugiej. I to wszystkie te poziomy są wyliczone przeze mnie matematycznie. Tak? To nie są na podstawie Fibonacciego. Ponieważ Fibonacci to może tam gdzieś się mniej więcej troszeczkę pomylić. Wszystko wyliczone matematycznie, także macie tutaj też poziomy podane. 78,6, 88,6, 100% fali drugiej. Strefa popytu ostatecznej obrony, czyli rozbudowania się układu na fali czwartej. Jeżeli pęknie overbalance fali drugiej, zjazd ceny do wyznaczonej przeze mnie strefy. I to jest strefa level pierwszy. Są trzy levele. Tak, na razie Wam reszty nie pokazuję, ponieważ żeby niektóre osoby tutaj za bardzo nie spanikowały, powtarzam, ja nikogo nie straszę, podpieram się tylko na analizie technicznej. Nie używam żadnych wskaźników, one mnie nie interesują. Ja wszystko widzę po układach, po ruchach ceny, po korektach i mi to wystarczy. Także przejdźmy może na jedną godzinówkę, tu jeszcze coś zobaczycie. O. 1H. I tu zobaczcie, jest takie już małe 1-2. Może to odstawię na bok, będzie lepiej widać. No troszeczkę nam tutaj ciekawiej się robi, zobaczcie. Od najniższego zejścia jest odbicie, jest korekta, ale korekta nie zeszła poniżej ostatniego minimum i jest do góry podejście. Czyli mamy potwierdzenie tutaj korekty, czyli małe 1-2. Sprawdzimy sobie tutaj jeszcze narzędziem Fibo bez magnesu. Orientacyjnie sobie sprawdzimy. Zobaczcie, że ta korekta nadal tutaj się broni. Tak? Jest zejście cenowe do 78,6. Jakieś podejście. No jakaś próba, tak? Co by musiało być? Tak jak powiedziałem, wybicie tego overbalansu. Tu jest zaznaczony alarm. Czyli jeżeli cena tutaj wybije overbalance, ja otrzymuję oczywiście wiadomość na telefon i wiem, że overbalance tutaj tego spadku cenowego jest wybity. Także ustaliłem takie prawdopodobieństwo, że być może nastąpi tutaj podejście układu pięciofalowego z wybiciem tutaj ostatniego ważnego swingu. Tak? I wtedy co będzie się dalej rozgrywało, to trzeba będzie patrzeć. Tak jak powiedziałem, rozbudowanie, jeszcze tutaj walka o to, że trend jeszcze taki długoterminowy trwa. Jest to aktualnie rozbudowywanie się korekty fali czwartej i cena pojedzie na fali piątej. Wybijając aktualne ATH potwierdzi wtedy już nam na 100%, że to tylko wszystko była panika na korekcie fali czwartej. Także tak to wygląda. Zobaczymy, co tutaj będzie. Są odreagowania, ale to jeszcze jest za mało. Dobra, szybko jeszcze machnijmy tutaj temat Ethereum. Ethereum ma troszeczkę gorzej, ponieważ już wybiło korektę prowadzącą trendu wzrostowego. Tak, ta korekta już została tutaj w cenie wybita. Nie ma trendu wzrostowego, nie ma korekty prowadzącej wyższego rzędu. Jest teraz strefa neutralna. Nie ma żadnej korekty, nie ma żadnego trendu. Teraz tak. Prawdopodobnie cały ten ruch ceny jest to impuls fali pierwszej. Zejście korekcyjne, fala A bądź fala 2, 1, 2,
i na razie nie wiadomo, co tu jest grane. Teraz tak, zaznaczymy sobie tutaj najniższe poziomy cenowe. Zejście ceny, podejście. Zobaczcie, jaki to jest mega wielki pint bar. Zaraz o nim troszeczkę też powiem. Najwyższe podejście, w którym miejscu? W tym czy w tym? Tu jest najwyższe podejście. Zaznaczamy sobie 1804,57 u mojego brokera. Mamy zaznaczone. I teraz tak. Tak jak kiedyś pamiętacie, mówiłem, że połowa pint bara, jakiego by nie był, to jest mega pint bar, tak? Czy mega młotek. Połowa takiego pint bara, czy też młotka zawsze się broni. Sprawdzamy, czy nie kłamałem, czy to jest zgodne. Zobaczcie. Jest 50%. I tu widać, jak cena była wciągana, tak? Czyli obrona 50% takiego pint bara. Nie tak? Tu jest pint bar, szczyt pint bara dotąd. Tak, pint bar. Zobaczcie, 50%. Cena nawet się nie zamknęła poniżej 50%, może powiększę. Tak, 50% pint bara. Zobaczcie, tylko 2-3 takie cienie tutaj. Jaka jest obrona mocna tutaj 50% pint bara. Dobra. Jeszcze co ciekawego. Zobaczcie, strefa teraz tutaj najniższego zejścia do kolejnego zejścia, czyli prawdopodobnie zejście na fali drugiej. Mówię prawdopodobnie, ponieważ ja nie wiem. I teraz zobaczcie, te 100% przekładam tu i to samo jest tutaj, tak? Od szczytu podejścia do szczytu ATH jest taka sama odległość. Czyli są to strefy popytu, strefa podaży, zaznaczymy. Zobaczcie, ta strefa, w której będą pilnowały na pewno tutaj ciężkie, tłuste miśki, czyli strefa podaży. I zobaczcie, tutaj strefa popytu są identyczne w cenie. No może tam różnice jakieś tam w dolarach będą. Zróbmy jakiś tutaj jaskrawszy, zielony. Także, jeżeli cena wejdzie tutaj do tej strefy, prawdopodobny atak podaży, tak? Jeżeli cena wskoczy do tej strefy, prawdopodobna akcja popytu. Także tu jest boisko. Bramki są oczywiście tu najwyższe punkty, tak? Tu jest brama ATH. Najniższe low, czyli tutaj najniższe zejście, tu jest brama. Tu jest boisko, tu są strefy podbramkowe, tak? Gdzie będzie silniejsza obrona? Zobaczymy, tak? Tak jak powiedziałem, jeśli byki wjadą z ceną tutaj w pole przedbramkowe niedźwiadków, no to niedźwiadki mogą się odegrać oczywiście i wykopać tą piłkę z powrotem, tak, na boisko, tutaj niżej, bądź przeatakować nawet tutaj strefę podbramkową byków. Także to może tutaj walka trwać i teraz kwestia, gdzie wyjdzie cena. Jeżeli wychodzi do góry, jest wszystko fajnie, mielibyśmy impuls fali pierwszej, zejście korekcyjne na fali drugiej, mega pint bar i cena mogłaby sobie wtedy podążać na już wyższe półki cenowe w fali trzeciej. I to byłaby korekta tutaj najwyższego rzędu. I wtedy byłoby bardzo fajnie. Ponieważ 1-2, czy tu się rozbuduje kolejne 1-2, byłoby już korektą troszeczkę niższego rzędu, ale już w fali trzeciej. Także wtedy byłoby według mnie fajnie, kolorowo, fajerwerki, ale dopiero jak cena tutaj kopnie, jak byki kopią bramę tutaj tłustym niedźwiedziom. A według mnie tutaj myślę, że jest silna obrona.
Tak jak powiedziałem, to może się tutaj jeszcze rozbudowywać, tak? Czyli Ethereum nie ma korekty prowadzącej, dopiero jest szansa, że utworzy korektę prowadzącą. Co jeszcze wam tutaj mogę powiedzieć? Jeszcze możemy szybko wskoczyć tutaj na wykres i sprawdzić, jak to tutaj wygląda. Wygląda mniej więcej podobnie, tak? Jest to Bitstamp. Wszystko wygląda ponownie. Są długie cienie, czyli są robione zakupy. Próba powstrzymania tej szarży tutaj podaży tłustych tych niedźwiadków. ATH 2018 tutaj zadziałało jako wsparcie, czyli jako podłoga. No i co będzie dalej? Tak jak powiedziałem, tutaj będą te rozgrywki. Czyli mamy już szybkie rozgrywki, luty 2021. No i kwestia, gdzie pójdzie cena? Kolejne ATH, potwierdzenie dużej korekty, czy każde podejście będzie tutaj nokautowane przez silną podaż i cena będzie schodziła coraz to niżej. Także jak ta walka będzie wyglądać, tego nie wiem, czy cena jeszcze nie zejdzie niżej. Jeżeli Bitcoin sobie nie poradzi i nie daj, straci tutaj 100% fali drugiej, czyli pęknie overbalance, zamknie się 5 fal, no to królowa Ethereum raczej nie pójdzie na wyższe ATH, tylko będzie ściągana coraz to niżej, nawet do 1000 dolarów, tak? Może być taka korekta w czasie rozłożona. Także ja tutaj nic nie zgaduję, wszystko jest w oparciu o analizę techniczną. Tu też przygotowywałem, pamiętacie, nasze tutaj takie malowania tych układów. Raz, dwa, trzy, cztery i jeżeli tu jest pięć, no to może być większa korekta, tak? Która gdzieś tam się rozbuduje i dopiero wtedy mamy 1, 2 i rozpoczęcie kolejnego cyklu już na te cukierkowane poziomy 100 czy 200 tysięcy. Wtedy będzie to wszystko miało ręce i nogi też pod względem analizy technicznej. Także na razie jest coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze ze znakiem zapytania tu powinno być. Dobra, to tak nie rysuję. Jeszcze ze znakiem zapytania, ponieważ jeszcze nie ma pewności. Overbalance tej korekty tutaj już został wybity. Overbalance ten jest zaznaczony. Cena jeszcze ma do niego kawałek miejsca. Tak jak powiedziałem, jeżeli ta korekta tutaj, która ciąży, nie zostanie wybita, a zostanie rozszarpany overbalance korekty fali drugiej, zakończenie układu pięciofalowego, zakończenie hossy większą korektą w cenie. Także ci, co tu kupili, macie trudny orzech do zgryzienia. Co z tym teraz zrobić? Czy oddać teraz? Pogodzić się ze stratami? Czy oddacie, jak będzie cena jechała coraz niżej i w końcu pękniecie, nie wytrzymacie? Także każdy musi sam zdecydować, co robić, tak? Ja wiem, że ci, co zainwestowali tam kilka tysięcy, nie mają z tym problemu, ale jeżeli ktoś ma zainwestowane kwoty grubo pięciocyfrowe czy też sześciocyfrowe, no to taki zjazd ceny będzie powodował bardzo mocny tutaj ucisk na psychice. Nikogo do niczego nie namawiam, każdy musi sam zweryfikować ten temat. Także wszystko się rozgrywa.
jest strefa BTC Level 1, przeze mnie wyznaczona technicznie, lub rozbudowanie się jeszcze aktualnej czwórki. Dobra, bo tak się tutaj rozgadałem, ale chciałbym, żebyście to rozumieli, jak ja patrzę tutaj analizą techniczną. Ja wiem, że są tam inni analitycy, którzy patrzą trendowo. Jakkolwiek by nie patrzyli, są to bardzo dobre analizy, tak? Ja nie będę tutaj nikogo negował, że ktoś robi to źle. Ja robię to lepiej. Każdy działa według swojej analizy. Ja nie podpieram się niczyją analizą. Podpieram się tylko swoją. Działam na swojej analizie i nie chcę tutaj, żeby czyjakolwiek analiza miała wpływ na moje tutaj informacje. A co jeszcze miałem dodać? To już mówiłem na ostatniej analizie, że 100% overbalansu, tak, 100% overbalansu fali długiej, drugiej, wychodzi fajnie na szczycie tutaj fali trzeciej, czyli, co możemy powiedzieć, tytanowa podłoga, tak, 100% fali drugiej, overbalance, sufit fali trzeciej jest tytanową podłogą, także to jeszcze jest taki plusik, że być może tutaj ta tytanowa podłoga wytrzyma, tak, wytrzyma, nie pęknie naporu tych sprzedających, tego ataku tej bezlitosnej podaży i jeszcze cena ruszy w górę. Także moje wersje, moje hipotezy już znacie. Wszystko zależy od Bitcoina, tak samo inne krypto, jakiekolwiek byśmy nie spojrzeli, czy to będzie Litecoin, czy to będzie XRP, czy to będzie Dash, czy to będzie Bitcoin Cash, wszystko zależy od głównej maszyny prowadzącej, czyli od Bitcoina. Dobra, myślę, że rozumiecie. Możecie się też wypowiedzieć, jak uważacie, czy zamykają tutaj już podaż, zamyka układ pięciofalowy po to, żeby te wielkie instytucje kupiły sobie tanio. Tutaj wyzbierają oczywiście od tych, którzy będą sprzedawać. Czy jednak cena rozbuduje układ fali czwartej, korekcyjny, właściwy i jazda wtedy z atakiem 60 czy nawet 70 tysięcy w fali piątej, już właściwej. Jak uważacie, jakby to było? Tylko... No dobra, możecie wypisywać, co tam w sumie chcecie, tylko bez chińskich wyrazów, ponieważ ja nie lubię takiej chińszczyzny chamskiej. Także wszystko w polskim języku, takim normalnym, dla łatwego zrozumienia. Dobra, analiza jest długa, ale myślę, że ktoś wyciągnie z niej jakieś wnioski, a jeżeli nie wyciągnie jakichś wniosków, no to będzie sobie działał na swoich analizach, czy też podpierał się analizami innych analityków. Ja powiedziałem, nie jestem tu wszechwiedzący. Wiem tyle, co wiem. Być może są tacy, którzy wiedzą jeszcze więcej. Nie zaprzeczam. Dobra, pozdrawiam. Cześć.